22 września we Lwowie odbyło się poświęcenie i otwarcie Ekumenicznego Centrum Miłosierdzia imienia błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej. W tym dniu akurat obchodzono jej wspomnienie liturgiczne. W uroczystej inauguracji Domu Miłosierdzia uczestniczyli papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, nuncjusz apostolski w Ukrainie arcybiskup Wisłaldas Kulbokas, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, a także biskupi pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały i Edward Kawa. Podczas uroczystości wspólnie modliła się matka Teresa Maciaszek, przełożona generalna zgromadzenia sióstr Albertynek, przełożona prowincji warszawskiej sióstr Albertynek Sylwana Kamont oraz przedstawiciele miasta Lwowa i licznie zaproszeni goście z Polski i Ukrainy. Otwarcie kompleksu poprzedziła msza święta oraz poświęcenie kaplicy i pomieszczeń mieszkalnych sióstr, które będą tu mieszkać, modlić się i pracować. Ksiądz arcybiskup zwrócił się do kobiet, które będą mieszkali w tym domu i do sióstr, które się nimi zaopiekują. Na dowód wdzięczności i wsparcia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podarował siostrom obraz Jezusa Miłosiernego. Kardynał Krajewski poświęcił kaplice i pomieszczenia, w których siostry będą mieszkać, a w kazaniu podczas mszy świętej zauważył, że pomimo tego, że syreny przeciwlotnicze nieraz przerywały pracę i wielu robotników wzywano do wojska, to dom ten nadal był budowany, bo każde dzieło Boże zostaje dokończone. Po zakończeniu mszy świętej około godziny 11 odbyła się uroczystość otwarcia całego kompleksu Ekumenicznego Centrum Miłosierdzia imienia błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej. W uroczystości wziął udział prezydent Lwowa, przedstawiciele Okręgowej Administracji Wojskowej, a także przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Lwowie oraz liczni goście z Ukrainy i Polski. Chciałem powiedzieć, że dziś jesteśmy ludźmi czyniący miłosierdzie. Хочу сказати, що саме сьогодні ми є людьми, які чинять милосердя. Mamy wszystkie środki, by czynić dobro. Маємо усі засоби, щоб чинити добро. І то wszystko otrzymaliśmy od Boga. І це все ми отримали від Господа Бога. Ten piękny dom, to centrum ekumeniczne. Цей красивий дім, цей центр милосердя. Powstało dlatego, bo wiele osób potrafiło podzielić się tym, co mają. Wynikło ono tomu, że wiele osób wmiły dzielić się tym, co sami mają. Aż trudno uwierzyć, że ten dom powstał podczas wojny. Aż ważko uwierzyć, że ten dom zbudowany w czasie wojny. Ale kiedy jesteśmy zjednoczeni, to jesteśmy silni. Ale kiedy my zjednani, kiedy my w jedności, to my je siłą. Dziś najbardziej wiedzą o tym Ukraińcy. Сьогодні найбільше про це знають українці. Kiedy są zjednoczeni, to na pewno zwyciężą. Коли ми будемо з'єднані, то 100% переможемо. This is not.